Witam Was ponownie. Rozkręciłem przekładnię wtórną. Sprawdzić stan po 45 tysiącach jakoś. Bo wcześniej wymieniałem, bo zaczęła mi poprzednia wyjść, aczkolwiek niepotrzebnie wymieniłem, bo ta też już wyje ze 3 lata, bo i lepiej. I kurwa, nie mogę znaleźć zużycia. Wyje dalej. Mówię, zajrzę, czy się nie rozleci coś. Patrzę tryby. No bajka. Łożysko ok. Zęby wszystkie. Także jak wam wyje przekładnie, ja wiem, że to wkurwia. O, proszę bardzo, całe tryby, nie? Jak wyje wam przekładnie, a wałek nie ma luzu. O ten wałek. Czyli nie lata góra dół. To nie macie co zaglądać do przekładni, bo to będzie tylko strata pieniędzy na nową. A wyć co wyje, nie wiem, czy to ukośny tryb, który się schodzi z tym. Nie mam pojęcia. Chyba, że ktoś z Was wie, to uświadomi mnie w końcu. No, także niepotrzebnie było to, niepotrzebnie to rozbierałem. Jak wszystko jest ok. W oleju, wiadomo. 120 ml do przekładni wchodzi. No, to na tyle, panowie. Także mówię, jak przeważnie wysiada pierwsze to łożysko. Od strony, co sprzęgło tu jest. I wtedy zaczyna się luz. No ale jeszcze tego luzu nie mam. A tak jak mówiłem, wyje już chyba ponad 3 lata jak kojot. I co tu zostało? Złożyć na nowo. Pozdrówęcja, panowie i panie. Subskrybujcie albo dodajcie chociaż do zakładek. Coś tam jeszcze z czasem też nakręcę. Cały czas to samo mówię, że nakręcę. Kto ogląda wszystkie od początku filmiki, to wie, o co chodzi. To na tyle. Pozdrawiam.